Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną powłoka od FX-a. Tydzień temu widziałeś pasty Honeya i tam się zapowiedziałem, że będzie FX za tydzień. No i jest FX, kurde, no co no, no trudno. Albo i nie. Miał być, znaczy nie mogę się przełamać do Tenziego. No kurde, no nie daje rady. No. Ta potrójna aplikacja mnie za fantastycznie zniechęca. Tak to wygląda. Dostałem w takim pojemniczku, dostałem jeszcze do tego dodatkowo sudę i mnóstwo kostek, no, ze dwa wiadra. I tak, co jest fajne, że w zestawie, słuchaj, mamy już od razu ściągę po polsku, co, jak, gdzie i dlaczego. Tu mam i po angielsku, i po polsku. Ok, teraz tak, co mamy w środeczku? Sudę i tego mamy pewnie klasycznie 5, 2, 4, a nie 4. O, 4. Co mi się nie podoba, krawędzie są jakby przytopione takie. No ale to już krawędziami nie będziemy jechać. Dobrze. Fajną sprawą też jest naklejka. Tak jak widać naklejki to są? Czy nie, wizytówka. A ja myślałem, że naklejka, albo naklejka. O, wizytówka. Ja byłem przekonany, że naklejka. Ale tu jest. Jakiś certyfikat jest, naklejeczka. Czy przykleję? Nie. Mamy jedną. A myślałem, że to jest naklejka, całość. Nie zaglądałem jeszcze. Kurczę. No właśnie. Mamy raz. A druga wygląda tak samo. Tak samo. 164, a tu numer 164. 165. O! Proszę bardzo, widzisz, 164 i 165, czyli przewidują to na dwa auta? Możliwe. A, naklejka jest. Są naklejki jednak. Słuchaj, jest kostka FX Protect, żeby nie było, cyk. I tu mamy, rzeczywiście, i to taka naklejka, słuchaj, jakby 3D. Fantastyczna sprawa, widzisz to? Patrz. Nieźle. No fajnie. Coś innego. I tych naklejek mamy jedną. Już myślałem, że będę rozdawał. No dobrze, słuchaj, ok. Tak wygląda buteleczka. Nie wiem, jak się to fasadowo czyta, ale tutaj jest napisane, że to jest grafenowa. Także centę. Ok. Bezpieczeństwo, to już będziemy sobie później to wszystko czytać. To odkładam. Wizytóweczki tutaj te z tym odkładam z numerkami. Co my tu mamy? Super hydrofobowa, wzbogacona grafenem i nano rurkami węglowymi, zapewnia do 5 lat. No to na Mańku musi to wytrzymać, bo on mało jeździ. Miejmy nadzieję. Łatwa i szybka w aplikacji, przyciemnia lakier. Na białym tego nie zobaczymy, czyli tak go przymuli. Ok. Modeluje naprężenia w powłoce. Chroni przed promieniowaniem UV, wydobywa głębię koloru, maskuje drobne niedoskonałości, fajnie. Chociaż tutaj drobnych niedoskonałości nie mamy. Mamy tylko same totalne grubasy, których nawet tutaj pod tym nie widzę. Dobra. Chroni przed zabrudzeniem, powierzchnie lakierowane na plastiki też, na felgi, na plastiki, no tak. Nielakierowane zewnętrzne tworzywa sztuczne. Kurde, trzeba będzie sprawdzić. Powierzchnię gumowe. Wiem, na co położę. Kurde. Jedna powłoka już wleciała. Super. W sobotę reflektory, PPF, na wszystko, kurde. W sumie powłoka na wszystko. Fajnie, bo będę miał swoje zimówki i od wewnętrznej strony położę tę powłokę. Bo film z sikarcem już pewnie widziałeś. No właśnie. No i położę, kurczę. Od wewnętrznej strony. Zastanawiałem się, co położyć, więc sprawdzimy też na gumie. Świetnie. Więc jak się uda,
to możliwe, że we wtorek będziesz widział powłokę po X czasie, tam, nie wiem, kwiecień prawdopodobnie. Myślę, że kwiecień. Tak, kwiecień. We wtorek możliwe, że taki serwisik i jak powłoka wygląda na chwilę obecną, czyli w kwietniu. I od razu jak wygląda w czwartek, postaram się wiedzieć, jak wygląda sprawa na gumach, jeżeli już wymienię koła. Świetnie. Dobra, teraz tak, dostępne pojemności 15-30 ml, ja mam 30, czas ochrony do 5 lat, 60 tysięcy km, to auto to w życiu tyle nie przerobi tutaj. Kąt zwilżania wodą do 165 stopni, trwałość 10H. Odporność chemiczna od 2 do 12 pH. No to czyli jak każda większość, kurczę, zabezpieczeń nie lubi mocnej zasady. Wydajność 15-20 ml. Średniej wielkości samochód jedna warstwa. Grubość powłoki od 1,25 to się nazywa, jak to się nazywa? 1,25, ojejku, mikronów. Dobra. Jedna warstwa. Samoregenerująca? Tak, przy dwóch warstwach. Czas wiązania 12 godzin, świetnie. Pełne utwardzenie 7 dni, świetnie. Zakres temperatur 10-25, u mnie jest 16 stopni. Zalecana wilgotność 30-70, spoko. Możliwość wygrzewania, tak. Aplikacja Relogy jako top na świeżą powłokę ochronną. Po 8 do 10 godzin lub po wcześniejszym wygrzaniu promiennikami 2 godziny. Aplikacja na świeżo lakierowanej powierzchni po 6-8 tygodniach. Wszystko jest zajebiście. I tak powinniśmy, kurczę, dostawać powłoki. Wszystko. Po prostu ściąga od A do Z. Przydatna data ważności produktu oznaczona jest na etykiecie lub 14 dni po otwarciu. O! Czyli musi wjechać szybko na opony. To bardzo dobrze. Tu położę. Wjedzie na opony. I trzeba będzie ją komuś wydać, żeby sobie ją położył. Kurde. Albo ją wezmę do lodówki i zobaczymy. 14 dni od położenia. To mamy już tu minus. Data ważności lub 14 dni po otwarciu. 2 tygodnie i kosz. Czyli pójdzie na opony. Nie ma tematu, muszę ją wykorzystać. Temperatura przechowywania 10-20 stopni. A, czyli lodówka odpada. Czyli podpiwniczenie. Teraz tak, metoda aplikacji, słuchaj. Odtłuścić, wiadomo, 50-50 wzdłuż, tak, odczekiwać chwilę. I teraz tak. W zależności od temperatury od 1 do 3 minut. Ja będę bliżej tych 3. Następnie suchą bezszwową mikrofibrą usunąć nadmiar. I następną, czyli potrzebujemy dwie, dotrzeć do połysku. Pamiętajcie, aby zebrać nadmiar powłoki w odpowiednim czasie. Pozostawiona zbyt długo skrystalizuje się i będzie ciężka do usunięcia. I teraz tutaj jest fajna sprawa. Usunięcie produktu. Utwardzona powłoka jest bardzo ciężka do usunięcia z powierzchni lakierniczej. Składniki preparatu trwale wiążą się ze strukturą lakierniczą. Usunięcie powłoki ochronnej z powierzchni lakierniczej możliwe jest tylko przy zastosowaniu silnie tnących gąbek polerskich, past polerskich i papierów ściernych P1500, P2000. Czyli taki kozak. Naprawdę kozak. Kurde. Jeżeli wszystko tutaj, co jest deklarowane, się sprawdzi, to zajebiście. Naprawdę, to super. Słuchaj, ja zakładam GoPro i ten panelik, na ten panel wleci powłoka. Zobaczymy, jak się to będzie aplikować. Akurat dużo terenu nie ma. Reszta wleci, słuchaj, na opony. No dobrze, no co? Otwieram. Wstrząsnąć przed użyciem. Kurczę, film już chyba był z G-Technic, tak? Z tymi na opony. Z tą powłoką. I pamiętasz, jak syknęło? To samo. Co jest, kurde, grane? Słyszałeś to? Zobacz. Zapach. O, straszny rozpuszczalnik. O, ojej. Okropnie. Ale zobacz, jak się zbuzowała. Co jest grane? Masakra. Zobacz, widzisz to? Także przed otworzeniem proponuję nie wstrząsnąć, a najpierw odkręcić, a później wstrząsnąć. Przepraszam.
Nie wiem, co jest grane, nie wiem, o co chodzi. Słuchaj, powłoka leżała w domciu. Temperatura pokojowa. Nigdy nie otwierana. Pierwszy raz. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co jest grane. Nie mam pojęcia. Słuchaj, druga powłoka, która tak wystrzeliła. Zobaczymy teraz jeszcze. Tak, za każdym razem, słuchaj. No to... Zróbmy tak. Nie no, muszę, bo... Żeby się dobrze wymieszała. Uwaga. Za każdym razem, słuchaj, strzela. Więc przygotuj sobie jakąś ściereczkę, bo ci wybuchnie po prostu. Okej. Teraz tak, ja będę chciał zmienić rękawiczki. To jest więcej niż pewne. Będę chciał ją zakręcić teraz. Strasznie się spieniła, zbuzowała taka... Nie wiem, co jest grane. Dobra. I mamy dodatkową robótkę. Okej, dobra. To już mamy za sobą. Wiemy, że coś dziwnego. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Nie wiem dlaczego tak zbuzowała. A była w tym samym pomieszczeniu, co tamta? Nie. Nie w tym samym. Nie w tym samym leżały. W tym samym pokoju. Może ten pokój coś jest, kurczę, z nim nie tak. Okej. Smrodzik, no powiem ci, że straszny. Rozpuszczalniki nie są przyjemne. Dobra. Okej. Zobaczmy. Ło, ale smród. Jo! Raz, dwa. Dobra, lecę tu. Cyk. Cyk, 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 cyk. Farbuje mi... Co mi tu farbuje? Chyba sudę. Tak, i nawet kłaczki są z tego. Zobacz, jakie czarne. Ale lipa. Trochę jej dałem za dużo. Tłuściutka. Dobra. Tak jakby sudę, słuchaj. Farbowało. Aplikacja? Zajebista. Naprawdę. Tak, pierwszy strzał z sudy i słuchaj, zostawia taki, kurde, niteczki, jakąś czar... Jakby powłoka rozpuściła farbę. A, i start. Jakby rozpuściła farbę w tej... w tym sudę. Wszędzie? Wszędzie. Tłusto, słuchaj. Mega tłusto. Zobaczymy. Okej. Okay. 3 minuty, czy ja ci będę marudził? Myślę, że nie ma sensu. Nie ma po co. Więc słuchaj, mamy 20 sekund. Ja sobie to wyniosę i będę co jakiś czas sprawdzał. Jak zobaczę, że już przysycha, włączam GoPro i jedziemy dalej z tematem. Jak widzisz, 2:30. Tu się nic nie zmienia. Cały czas tłuściutko, elegancko. Spoko. No dobra. 2:46, 2:50. Biorę FX-a bez szwową. Elegancki splocik. Wow! Widziałeś to? Ha, refleksik. I co? Tu zatrzymujemy. Pauza, stop. 3 z groszem. I zbieramy. Jest opór, zdecydowanie opór, tak. Zobacz. Widzisz to? Brudne. Tak jakby z tego zebrało. Oj, oj, oj. No, ciężko to idzie. Druga strona. Czyli najpierw zbieramy. Nie wiem, czy nie za długo. Będę musiał po 2 minutach. Ale nie, puściło. Ha. I już. Tak, tak. O kurde. Słuchaj, zebrałem. Zebrałem i już. Tu jeszcze delikatny opór. Dobra. No bajka. Odwrócę sobie tylko. Cyk. Co ja tu już nie mam co robić? Czy... Poślizgu różnica, wiesz co, niekoniecznie.
nie jest jakoś spektakularnie ślisko. Tak troszeczkę tym zapachem do 111 mi przypomina. Teraz tak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przyciemnienie. Słuchaj, nie wiem, teraz tak, tutaj poślizg. Jest, jest różnica, oczywiście. Tak, i tutaj, gdzie się skończyło, jest trochę szorstkie jakby takie. Nie no, spoko, okej. Nie no, daje radę. Ale chyba widać, że ona tak, no, takie to przyciemnienie jest takie stonowane. Raczej przy ten połysk. Chyba, nie wiem, później włączę. Teraz tak, odwracam. To mnie bardzo smuci. Że to pierwsze zbieranie, zobacz. Kurde, odwracam ją sobie, ona jest mięsista. Okej. Kolejne podejście. Wymieszać trzeba za każdym razem, dobrze. Tego się najbardziej boję. I teraz już robię strzał. O, przestało. No, to chili, słuchaj, najpierw otwierasz. Nie wiem, o co chodzi. Musi się chyba trochę wygazować i już, wystarczy. To tutaj jest gruba wydajność, naprawdę. Srogo. Tak, jechałem dotąd, więc zrobimy, o, drzwi. Zrobimy tu, tu, tu i tu. Zobacz, za każdym razem, widzisz? Za każdym razem masz brudne. Kostka i sude dla mnie lipa straszna. Kostka w ogóle jakaś taka twarda, nieporęczna, taka nijaka, jakaś tak. No nie robi szału, o, tak może. Aplikacja samej powłoki, tempo. Naprawdę. Nie czuję tu jakiegoś super poślizgu, żeby się tym jarać, że elegancko. Tempo, ale płynnie. Dramatu nie ma. O! No dobra. Pstryk. I teraz słuchaj, 2 minuty. Drażni mnie to, kurczę, że niestety to sude farbuje. Odwrócę go sobie teraz na drugą stronę. Ale śmierdzi. Ojejku. Powinienem mieć maskę, wiadomo, nie? No ale wiesz jak jest. Jak założę maskę, i tak mówię niewyraźnie, a co dopiero jak będę miał machę. Sprawdzam, czy wszędzie, wszędzie. Teraz polecę sobie stąd i zrobię, powiedzmy, dotąd, a później tutaj obrys tego. Jakie tam są rysy na tej klapie, ja pierdziele. Dobra. Okej. No i jest jedno miejsce, gdzie nie dołożyłem powłoki. Widzisz? Tak to właśnie jest. Biały lakier jest bezlitosny, a ta latarka... Popatrz tu. Okej. No tłuściutko, tłuściutko. Dobra, i odwracamy. I dlatego... Widzisz, jak zawsze miałem to światełko. Kurde, tu też? Co jest? Światełko przytłumione, to widziałem, gdzie aplikuję. A teraz niestety, jak mam włączone światło, żebyś ty dobrze widział, no to ja źle widzę. No i tak to widzisz jest. Ale widzisz, 2 miejsca już bym ominął. Latarka, ta latareczka naprawdę... będę chciał zobaczyć, tutaj miałem takie... Jeszcze wiem, gdzie jakie były ryski grubsze. I zobaczymy, że czy rzeczywiście maskuje. To się okaże. Dobra. 3.40. 1.40. Zaraz będzie docieranko. Przygotuję sobie mikrofibrę. Jedną stroną zbiorę, drugą dotrę. I to będzie wszystko. Tak jest. Pstryk. Stop. Mamy 2 minuty. Słuchaj. Ten sam opór. Nic się nie zmieniło. Może odrobinkę lżej. Ale niewiele, naprawdę. Odrobinkę lżej. I też widzisz ten syfek z tego czarny. I docieram. Teraz tak, praca produktem, jakby nie sprodzik, luzik. Luzik, lajcik. Naprawdę. Spoko. Tu. Docierasz ją sobie bez problemu.
nie smuży. Ale jest opór i tutaj pewnie trzeba docierać do poślizgu. Bo tu u góry mam już fantastyczny poślizg. Powłoka już zaczyna rzeczywiście robić się przyjemna. I tu też, tak, zmieniać często mikrofibrę. Więc tutaj na te dwie mikrofibry jak najbardziej ma to rację bytu. Zdecydowanie. Dobra. Okej. Świetnie. Te mikrofibry już niestety pójdą do kosza. Z nich już nic nie będzie. Tę odkładam. Udało mi się zrobić połowę panelu jedną mikrofibrą. I teraz co? Kontrola jakości. Czy wszędzie dotarte? No śmierdzi, rozpuszczalniki ma straszne. Okropne, naprawdę. Rozpuszczalniki tutaj jak 111 prawie. Albo nawet jak 111. Dobrze, lecimy dalej, słuchaj. I ponownie. Niewielka ilość. Tutaj wydajność jest tutaj naprawdę sroga. Dobra, już. Kilka kropelek. O, świat. Naprawdę świat. Lampion. I zaczynam stąd. Pstryk. Tu. Pstryk. I pstryk. I pstryk. Tak, kostka i sude jakoś mi tak nie leżą jakoś za specjalnie. Tak, bez emocji. W sumie nic specjalnego. O, i tu już zaczynam czuć opór. Okej, i zobaczmy, co tu się wydarzyło. Załapałem trochę plastiku. I zaraz go przetrzemy. Zobaczymy, czy zostanie, czy zejdzie. Uzupełniła go na maksa. O ja, to już nie zejdzie. No, może być ciekawie na plastikach. Teraz sprawdzę, czy wszędzie siedzi. Żeby nie było. Tak, zdecydowanie wszędzie. Ok. Pstryk. Zrobimy teraz minutkę. Dobra, to odkładam. Tego już nie będę używał. Kolejna świeża mikrofibra. Tak naprawdę nie stwarza mi jakiegoś strasznego problemu na białym lakierze. Czy widzę gdzieś jakieś chmurki? Ale kurczę, nie, ten lakier tutaj też było lakierowane, ale nie wiem dlaczego jest go tak mało. To już widzę, no lakierowany był również. Nie widzę żadnych chmurek, nie widzę tak, żebym gdzieś tu na łączeniu, gdzie aplikowałem powłokę na powłokę celowo troszeczkę wyżej, żeby nie było. Też nie widzę, żeby... Ale ładnie zalewa rysy. Kurde, ale powiem ci, że rozpuszczalniki ma tak straszne, że aż mnie oczy pieką. Okropne. Ale śmierdzi. O, aż mam ochotę garaż otworzyć. Ojej, naprawdę. W ogóle smród niesamowity. To jest minus. Słuchaj, minuta 7. Zobaczmy, co jest grane po minucie. Latarenka i pierwsze co zebrać. Okej. Tak, ona lubi przysmużyć. I teraz dotrzeć. Lubi przysmużyć, widać, że tam gdzie ją zostawiam, może przysmużyć. Zdecydowanie tak. Także pilnujemy tutaj. Tego. Okej. Czy są jakieś problemy z tą powłoką? Zdecydowanie, słuchaj, nie. Ale o, na takich wąskich przesmykach, tak jak tu pod tym, już widziałem smużenie. Musisz się do tego przyłożyć. Najlepiej jest z latareczką, bo już widziałem właśnie smużenie, przyciągnięcia mikrofibry. O, tu też. I jakby to zostało, no to już masz pozamiatane. To już później tylko właśnie maszynę, finish, tudzież polishing i ogień.
Dobra. Sprawdzamy. Bajera. Naprawdę bajera. Okej. Ostatnia aplikacja i ostatnie zbieranko. Otworzę sobie tylko klapę. No, już nie gazuje. 6 kropelek. Będzie wydajna, naprawdę. Będzie wydajna, a raczej jest wydajna. Pstryk. I to było gdzieś tu. Ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. I patrzymy pod latareczką. Tak, płynnie się, fajnie rozkłada. Super, naprawdę. I nie stwarza problemów. Już sudę przestało farbować, na szczęście. O. O. Elegancko. I teraz patrzymy, czy wszędzie. Wszędzie, 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 wszędzie. Dobra, wszędzie. Tak jest. Słuchaj, 3 minuta. Znaczy, najfajniej zbierało się okolice minuty. Zdecydowanie. Najszybciej, można powiedzieć, najsprawniej poszło. Najcięższe, największy opór i taki, no czułem już ten taki znaczny opór, to było właśnie przy 3 minutach. Więc tutaj, jak będzie temperatura powyżej 20 stopni, to myślę, że nawet nie ma co czekać tej minuty. Nie ma sensu. No bo ona robi bałaganu. Będziesz miał naprawdę problem. Będzie walka, a nie o to chodzi. Jakby nie ten kosmiczny zapach tych rozpuszczalników, no to byłoby przyjemnie. A tak łeb rozwala. Niestety. Która to godzina? Bo ja mam za chwilę na trening. Kurczę, tak, 16:30, jeszcze trochę kawa i rura. Cały dzień poustawiać tutaj, słuchaj, bo najpierw cięcie, tak zabawa, przestawianie, no jest trochę roboty. 50 sekund i będę się trzymał zdecydowanie minuty. Drugą porcję czy położę? Oczywiście. Położę, żeby już rasa konkretnie, kurczę, jak już mam otwartą, a ma przydatność 14 dni po otworzeniu, kolejny minus. Zapach i przydatność, że po otworzeniu niestety 14 dni. Troszeczkę szkoda, 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 naprawdę, bo myślę, że osoby, które nie zużyją, ale jak ktoś kupuje powłokę, to raczej jest z myślą, żeby położyć to na całe auto, a najlepiej jeszcze złożyć się z kumplem i na dwa. Większą ilość będzie taniej. To co zbieram? Tak, minutka jest idealnie, super. Dobra. Minutka jest perfekcyjnie. O. I docieranko. No, nie stwarza jakichś większych problemów. Odwrócę sobie. Pyk. O, tu już jak mam suchą mikrofibrę, od razu inna bajka. No, ale trzeba się przyłożyć, bo widzę, że tak, ma tendencję do tego, żeby przysmużyć. O, no naprawdę. I to nie są żarty. Tu zauważyłem, że no, biały lakier jest na tyle wredny, że tego nie zobaczysz. A na ciemnym, jak to zostawisz, będzie ból. O, już pojawiła się śliskość, fajnie. Dobra. Muszę wstać. O, tutaj jeszcze był opór. Zresztą pod ręką, słuchaj, jest to bardzo wyczuwalne, gdzie jest powłoka, bo będziesz miał delikatny opór i później dopiero jak on odpuści, pojawia się śliskość. Teraz tak, pójdę zaraz po latarkę i zobaczę, jak maskuje jedna warstwa, a jak będzie maskować dwie warstwy. Zobaczmy. O, panie. Maskuje zajebiście. Naprawdę. No, maskuje bardzo dobrze. No tutaj dla mnie wyznacznikiem, bo tu wlew u góry paliwa było dużo takich drobniejszych rys. Maskuje świetnie. Teraz sobie popatrzymy.
Okej. Ładnie, ładnie. Dobra. Tutaj sznytki. Okej. Wiemy, co jest 5. Dobra. A co mi tutaj tak... Kurde, myślałem, że na to latarka się odbija. No dobra, słuchaj, to co? Lecę z drugą porcją. Nie ma na co, kurde, czekać. A zostawiam to sudę, co mi to. Już to jest bez sensu dawać następne. To przestało farbować. Wymieszać. Odkręcić. Kilka kropelek. 6. Już. Latareczka. Pyk. I lecimy. O, teraz panie. No druga porcja to już jest mistrzostwo. Standardowo, jak to przy powłokach. Nią, 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 nią. Super. O, ale płynnie. Łe, bajera. Czas start. No, druga porcja, słuchaj, mistrzostwo. Zakręć, bo śmierdzi. Naprawdę fajnie. Elegancko. Odczekamy minutkę. I jedziemy z bałaganem. O, teraz przed tym. Tak jest wszędzie. Tu. Tu jest i tu jest. Kawał. Teraz naprawdę duży kawałeczek zaaplikowałem. O, no dobra. Wiesz co, jakby nie zapach, spoko. Naprawdę. Na ciemnych lakierach, no wiadomo jak to jest. Te chmurki będą bardziej widoczne. Tutaj wspomagam się tą latareczką. No ciemnym też bym się wspomagał i na czarnym widziałbym to spektakularniej. Tu niestety biały lakier. Ale kurde, on ma coś w sobie, ta powłoka. To uderzenie jest takie inne. Wiesz co, ono może nie ma szkła, ale czuć taką właśnie głębię. Czuć, że jest taki nasycony ten lakier, nawilżony, naprawdę. Taki, jak ja to mówię, trochę woskowy taki, no. Tak inaczej. Fajnie. Fajnie. A to zawsze te takie przyciemnienie... O, minuta minęła. Przyciemniające te powłoki, zawsze to będę porównywał do Lighta. Bo tam jest to idealnie zachowane. Tam, kurczę, naprawdę perfekcyjnie. Okej, lecimy. Tak, opór jest również tak jak był. Nic się nie zmieniło, słuchaj. Ani lepiej, ani gorzej. Jeszcze raz tą stroną zbiorę. Zbieramy wzdłużnie. A później odwracam mikrofibrę. I tu już widzę, że uzupełniona. I docieranko. Pstryk. O, teraz to już bajeczka. O, druga. O, tu opór poczułem. Poczujesz opór, gdzie ci została pod mikrofibrą ta powłoka. Naprawdę. O, i tu już jest płynnie na maksa. Odwracam i przejeżdżasz sobie delikatnie, bez docisku. No jest poślizg i jest wyczuwalne, że jeżeli gdzieś została, będziesz miał delikatny opór. To znaczy, że w tym miejscu trzeba chwilę sobie pomasować, czyli dotrzeć. Idealnie, poślizg zrobił się teraz obłędny. Okej. Słuchaj, jak się już nasączył ten aplikator, to naprawdę... Tutaj teraz to dam 4 krople z tego względu, że jest mały obszar. 1, 2, 3, 4. Już. O, 5. Zdecydowanie za dużo. Wydajność tu jest kosmiczna. To nie ma tematu w ogóle. Okej. Stąd. 1, 2, 3, 4. No, zdecydowanie za dużo. Także wydajność jest fajna. Naprawdę sroga. Okej. Teraz zobaczę wszędzie. Hej. Wszędzie. Dobra. Pstryk. Ojej, nie słucha się mnie ten gamoń. Dobra. Słuchaj, ja dokończę sobie aplikację. Widziałeś, co jest grane i widzimy się przed aparatem. To sobie zachowamy. To weźmiemy do domciu. Bo tam będziemy kłaść na opony. Okej. Okej, okej, okej. No dobrze, słuchaj, jeżeli chodzi o tę powłokę. Smród niesamowity, rozpuszczalniki ma paskudne. Jak widziałeś, jestem pod wrażeniem uderzenia. Druga aplikacja moim zdaniem chyba dodała po
połysku. Naprawdę. Jestem bardzo miło zaskoczony. Naprawdę zajebisty połysk. Maskowanie też jest znaczne, bo tutaj patrzyłem po rysach. Ta druga aplikacja, wiem czy zamaskowała, chyba bardziej dodała połysku. Bardzo ładnie, naprawdę. Kurczę, no... Bo patrzę na ten panel i to mi się bardziej podoba. No zdecydowanie. Fakt, że on jest inaczej załamany, ale kurczę, jestem pod wrażeniem połysku, naprawdę. Szczerze. Jak przeczytałem przyciemniająca, mówię, to tak będzie stonowane. Jest fantastycznie. O właśnie, tak jak przy Leica. Tej szybkiej powłoce, tam też przyciemnienie do połysku jest perfekcyjnie zachowane i tu jest to samo. Naprawdę super połysk. Podoba mi się, na białym lakierze. Teraz tak, co do samej aplikacji, słuchaj, banalna. Tutaj na początku nasączyć sudę, rozprowadzić, później 50 na 50, 40 na 40, 5 kropel 6 to jest max. Tłusta przy aplikacji będzie stawiać trochę opór niestety. Smród niesamowity to jest minus. 3 minuty dla mnie to jest za długo chyba. Dla mnie troszeczkę chyba za długo. No był znaczny opór. Już zaczynałem, tak czułem, że z tą powłoką już zaczynam troszeczkę walczyć. Minuta, dwie było fajnie, ale minuta perfekcyjnie, a 16 stopni, 17. Więc latem, no myślę, że minuty bym nie czekał, zaaplikowałbym i bym docierał. Tak bym zrobił, bo jak gdzieś ci przyschnie, będzie problem. Potrafi zostawić chmurkę, potrafi przysmużyć. I ta latarka uratowała mi dupsko, nie da się ukryć, bo na takiej płaszczyźnie ok, ale właśnie tak jak tutaj przy wlewie, nie zawsze tą mikrofibrą dokładnie dojedziemy. Wydaje nam się, że dojechaliśmy, a jednak widzisz, no latarka od razu zweryfikowała, że jednak tak nie było. Co do powłoki, słuchaj, jakby nie smród, to rewelacja. Naprawdę. Jakby nie smród, patrząc na to, co tutaj się dzieje na tym panelu, jestem mega zaskoczony. Naprawdę. No, połysk, no... Na masce jest. Tak dobrze jak tu. Waxoil, kurczę, no tam bryluje, ale no tu niczego sobie. Podwójna porcja. Druga aplikacja to już jest banał. Zrobiłem sobie następną aplikację, ten cały element. Bez problemu, powiedzcie, dotarłem. Bez problemu. Naprawdę. Czy powłoka jest trudna w aplikacji? Nie. Czy zakładać przy niej maskę? Zdecydowanie. Czy używać tych sudę? No szału nie ma. Kostka też jakoś specjalnie mnie tutaj nie rajcuje. Są lepsze. Nie wiem dlaczego, ale farbuje to sudę. Już kiedyś na którejś powłoce też aplikowałem i było podobnie. A tym bardziej, że ta ma chyba kozackie rozpuszczalniki. Dobra, słuchaj. Ja będę leciał na trening. Mam nadzieję, że temat powłoki wyczerpałem na chwilę obecną, jeżeli chodzi o aplikację i docieranie. Filozofii nie ma, tak jak widziałeś. Starałem się to zrobić od 3 minut do minuty. Najfajniej, najprzyjemniej. Moim zdaniem tak najbardziej skutecznie i bezinwazyjnie, bo im dłużej czekasz, tym większy opór, czyli starasz się bardziej docisnąć, żeby tą powłokę zebrać. Czyli co? Rysujemy. Więc minutka i spokojnie sobie zbierz, a później docieraj. Spokojnie. I tak naprawdę jak już odpuścisz, czujesz, że cały czas opór, zmień mikrofibrę. To znaczy, że się uzupełniła i później wyczujesz od razu, jak jest świeża, że jest poślizg i w pewnym momencie gdzieś na przykład będzie... Takie przyhamowanie znaczy, że w tym miejscu jeszcze jest niedotarta, więc sobie powolutku docierasz. Czy na dwie fibry? Lepiej. Zdecydowanie. Ja tutaj zmarnowałem. No tak, w sumie to już zmarnowałem, bo one się już nie będą do niczego nadawać. Dwie mikrofibry, podwójna aplikacja. Te są mięsiste, są zajebiste ze fixa, więc dwie mikrofibry. Także no myślę, że jeden panel, kurczę, dwie spokojnie zużyjesz. No dobra, słuchaj, standardowo, jeżeli chodzi o cropping, wiadomo, jak będzie pierwsze mycie, to będzie w propozycji na końcu filmu. Jutro auto, niestety, czyli po jakichś 12, po prawie 20 godzinach autko, 20? 12, no nie, skłamałbym, kurczę. Po 16 godzinach autko wyjedzie, jedzie na przegląd. Ma nie padać, dlatego jadę z rana, a później będzie stało. Żona ma urlop, więc kurczę, będzie stało do kiedy? Prawdopodobnie do piątku, więc się zdąży utwardzić, co mnie cieszy, bo mają przyjść temperatury, kurczę, poniżej
10 stopni, więc nie będzie fajnie, ale zdąży się utwardzić, więc to mnie cieszy. I co mnie jeszcze cieszy, to że naprawdę zajebiście ten panel wygląda. No jestem w szoku. Naprawdę. Przecież ja widziałem go przed po korekcie i no to teraz jest ogień. Super połysk, naprawdę. Rewelacyjny połysk. Bardzo mi się podoba połysk tej powłoki. Myślę, że na czarnym to gniecie jaja. Dosłownie. Rewelacja. Super. Także powłoka, jak widać, i do białego, i do ciemnego lakieru będzie się sprawdzać perfekcyjnie. No dobra. Dzisiaj niedziela. Na końcu filmu, pamiętaj, będzie cropping. Ewentualnie też... Znaczy nie, no cropping. Pokażę Ci tylko, jak kropelki... jak woda spływa lub kropelkuje na tym produkcie. Niedziela, wtorek, albo czwartek, albo środa. Nie wiem, ale postaram się w następnym tygodniu wrzucić właśnie po tym okresie, w którym siedzi powłoka na tym aucie, jak wygląda sprawa z samooczyszczaniem. No, tam kilka słówek będę chciał wrzucić. Jak powłoka się zachowywała na aucie, czy rzeczywiście ta podwójna aplikacja i ta samoregeneracja też jest ważne. Zobaczymy, może pogoda pozwoli i będziemy usuwać mikroryski, które powstaną, a na pewno powstaną po takim czasie użytkowaniu. Tutaj żona często wsiada ta rybka na to miejsce, tutaj to jest i tutaj tankowanie. No, ten panel ma ciężko, naprawdę ma ciężko, no, ma ciężko. Więc myślę, że na dniach zobaczysz, kurczę, akcję z tym, z tą powłoką, jeżeli chodzi o test wstępny trwałości. No i oczywiście będę chciał też pokazać Ci aplikację na opony. Zobaczymy. Kurde, jakby siadała na oponach. A, jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem. Jeżeli nie masz zamiaru aplikować na plastiki, oklej. Bo ja tutaj wyjechałem kawałek, chciałem dotrzeć, było za późno. Plastik pije ten produkt niesamowicie. Wściekle. Aplikujesz go i od razu zaciąga i po wszystkim. I tutaj też chciałem dotrzeć. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Czuję, że na plastiku to będzie siedzieć również kozacko. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!